śmiesznych momentów pięknych różnych było i też w programie Dzień Dobry TVN, który dzisiaj na pewno już po prostu 60 razy byłaś pytana. Powiedz mi, Małgosiu, czy dla ciebie to jest taki moment stresujący, kiedy ty wiesz, że okej, dzisiaj będzie ten dzień, kiedy będę musiała wielokrotnie odpowiedzieć na te pytania o zmiany w Dzień Dobry TVN? Ja naprawdę, wbrew pozorom, nie wiem jak inni prowadzący, ale ja bardzo lubię spotkania z dziennikarzami, ja bardzo lubię konferencje ramówkowe, ja bardzo lubię udzielać wywiadów. To jest chyba jeden z najprzyjemniejszych aspektów mojej pracy, więc nie, ja uwielbiam mówić o sobie, więc ja mogę odpowiadać 100 razy na pytanie, jeżeli dotyczy mnie. Ale tematy są łatwiejsze i trudniejsze, a jak rozumiem, to nie jest najprzyjemniejsza część pracy, kiedy trzeba ją zmienić i to nie ze swojej woli. Wiesz co, to jest tak, że życie jest zmianą i najważniejszą rzeczą w mojej pracy jest to, żeby mieć nowe wyzwania zawodowe, mieć nowe programy, realizować się, ponieważ wiem, że tak jest, więc nie było to wbrew pozorom takie trudne. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę jest ogromna grono widzów, które uwielbiało ciebie oglądać w Dzień Dobry TVN. Jakbyś mogła tak przez chwilę nie być skromna i powiedzieć, co ty dawałaś dobrego temu programowi? Najlepsze jest to, że ja nigdy nie jestem skromna. A, no to będzie nam łatwiej. Myślę, że wprowadzałam, wiesz co, taki swój entuzjazm i uwielbienie do tego programu. Ja nadal jestem osobą, która uwielbia oglądać Dzień Dobry TVN i cieszę się, że zmiany, które zostały wprowadzone, mam wrażenie, idą w bardzo dobrym kierunku. Przed tobą nowe wyzwania. Z tego, co już zasłyszałem, to nie chcesz za bardzo mówić, o co będzie chodzić, bo tak naprawdę przyjdzie odpowiedni moment, by jeszcze podpromować to na kolejny projekt. Ale gdybyś mogła sięgnąć pamięcią, w jakich okolicznościach dowiedziałaś się o tym, co czeka ciebie? Jak zareagowałaś na to? Z jaką energią w to wchodzisz? Odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono mi 4 propozycje programów, żeby pokazać mi, w którym kierunku stacja chce, żebym podążała. Powiem zupełnie szczerze, że wybór był bardzo trudny, bo każda z tych propozycji była bardzo, bardzo ciekawa. Ale ten projekt wyróżniał się na ich tle swoją absolutną wyjątkowością i też takim wymaganiem ode mnie zaangażowania w to wszystko, co się będzie działo. A ja kocham wyzwania, kocham siebie sprawdzać. Cały czas uważam, że mam 18 lat i że świat stoi przede mną otworem, więc chcę próbować nowych rzeczy. Pamiętam, że w Iron Maidan, czy w waszej przygodzie w Azji Express, widzowie pokochali cię za to, że po prostu byłaś autentyczna, że mogliśmy podejrzeć ciebie w takich sytuacjach, no trochę o podwyższonych emocjach. Czy to jest faktycznie też coś takiego, gdzie my zobaczymy tą prawdziwą Małgosię Rozenek w ekstremalnych sytuacjach? Ale to jest niewiarygodne, bo ja w każdej sytuacji jestem prawdziwa, naprawdę. Wiesz, jakbyś jadła zupę, byśmy rozwali, też byłoby ciekawie. Tak, wiesz, to, że tu biegam z rozwianym włosem bez make-upu, to nie jest bardziej prawdziwe niż wtedy, kiedy stoję w pełnym make-upie i rynsztunku na scenie Opery Leśnej, prowadząc festiwal. W każdej z tych odsłon jestem sobą i jestem prawdziwa. Jestem różna, bo ja jestem bardzo różnorodna, ale każda z tych odsłon jest prawdziwa. Natomiast jeżeli pytasz, czy zobaczycie mnie w błocie, bez make-upu i przeklinającą, oj, tak. Bo też jest tak w tych wszystkich produkcjach. I to, ale już nie powiem, jak bardzo tak. Czyli bardzo. Bardzo. Jeszcze na koniec dodam, że jak produkuje się, proszę Państwa, takie programy, no to pewnie jest jakoś tam ustalone, jak duży procent prowadzący czy gwiazda może sobie na końcu podejrzeć, wyciąć. Jak jest w Twoim przypadku? Bo wiemy, że jesteś gotowa na dużo i zobaczyliśmy już fantastyczne momenty z Tobą w roli głównej, ale czy są jednak takie sfery Twojego życia albo tego, co będziesz robić w tym projekcie, gdzie Ty wiesz, że powiesz stop? My bardzo dokładnie z producentem mojego programu rozmawiamy o tym, jak on powinien wyglądać i mamy już stworzoną taką, nazwijmy to, Biblię producencką. Wiemy, które rzeczy będą ważne, które będą mniej istotne, ale powiem Ci zupełnie szczerze, że ja wiem, że pracuję z profesjonalistami, ja pracuję z firmą, której ufam i która wie, co robi i przekonałam się o tym, powiem Ci dokładnie, w którym momencie. Kiedy braliśmy udział w Azji Express razem z Radosławem w pierwszej edycji, kiedy padało kultowe Nie mów do mnie teraz, nie wiedząc jeszcze o tym, tylko chwilę po tym, jak to się wydarzyło, próbowałam namówić producentkę, żeby wycięła to, ponieważ wydawało mi się, że to będzie jakąś katastrofą. Tak. Historia pokazała, że czasem nie warto podejmować tego typu decyzji, jeżeli one dotyczą ciebie, że taka szersza perspektywa, obiektywna perspektywa jest czasem ważniejsza.